Daria Korczyńska, rozmawiamy jako z reprezentantką naszej sztafety 4x100 metrów. Zajęłyście Panie wczoraj pierwsze miejsce niepremiowane awansem do finału. Rzeczywiście, 9. miejsce razem z Bahama, pierwsze niewchodzące, aczkolwiek wynik 43.07 w życiu mnie powiedziała, że nie da finału. No tak się stało niestety. Tak, to jest wynik, który o jedną setną sekundę gorszy tylko od tego, który dał Wam brązowy medal w Mistrzostwach Europy. Tak, ale finału olimpijskiego nie dał i poziom jest bardzo wysoki, bo tak naprawdę wejście do finału dawało nam pobiegnięcie rekordu Polski. No nie udało się tym razem. Czy ze zmianami wszystko było wczoraj w porządku? No właśnie dzisiaj analizowaliśmy troszeczkę z trenerem. Nie do końca. Pierwsze dwie zmiany były naprawdę świetne. Na ostatnich metrach były zmiany. No niestety ostatnia zmiana troszeczkę nie wyszła, ale czy to zaważyło na tym wejściu, to możemy teraz tylko gdybać. No tak, ale zmiany to jest właśnie ten element, którym możecie ewentualnie coś nadrobić w stosunku do tych ciemnoskórych rywalek, które w naturalny sposób są szybsze. No właśnie, są szybsze, nie dają nam szans. Tutaj naprawdę poziom jest bardzo wysoki, aż się boję, jakie wyniki dzisiaj padną w finale, jeżeli chodzi o Stany. No zmiany, tak jak mówię, no były jedne lepsze, drugie gorsze. No, jedna zmiana troszeczkę nie wyszła, ale no pozostaje nam tylko gdybać, tak jak powiedziałam. No. Pani Dario, tak sobie myślę, że wy, sprinterzy i sprinterki, macie chyba najgorzej, bo występ trwa 10-11 sekund, a przygotowania 4 lata. Warto? Oczywiście, że warto. Występ na igrzyskach to jest zaszczyt dla nas wszystkich i rzeczywiście trwa to bardzo krótko. Przygotowania trwają bardzo długo i aż ciężko w to uwierzyć, że nasz udział w igrzyskach już jest zakończony. Bardzo szkoda, no szczególnie dla mnie. Dla mnie to są ostatnie igrzyska. Chciałam je zakończyć finałem, no nie udało mi się. Ale naprawdę bardzo się cieszę, że udało nam się uzyskać kwalifikacje. Na pocieszenie zostaje nam medal z Helsinek. Pani Dario, czy rozumiem, że jeszcze w tym roku będzie Pani startowała, a w przyszłym? Ciężko mi powiedzieć. No, być może. Nie chcę tutaj składać jakiejś deklaracji. W tym roku jeszcze wystartuję. Rzeczywiście mamy jeszcze jeden start ze sztafetą na Diamentowej Lidze w Lozannie. Jeszcze rozgrywki ligowe na koniec sezonu, także jeszcze parę startów mnie czeka. Może warto jeszcze ten przyszły sezon, bo i pożegnać się finałem Mistrzostw Świata. Być może... No zobaczymy, co będzie. Nie chcę tutaj ostatecznie mówić, że kończę. Co będzie, to będzie. No jeszcze mam trochę czasu do zastanowienia się. Jest Pani jedną z najbardziej doświadczonych członkiń tej ekipy. Zaczęło się fantastycznie od złotego medalu Tomka Majewskiego, ale później no, nie da się ukryć, że sporo występów poniżej oczekiwań. Czy ma Pani jakąś swoją teorię na ten temat? Ciężko powiedzieć, czy poniżej oczekiwań. No. Zdarzały się kontuzje, niepowodzenia. Igrzyska rządzą się swoimi prawami. Nie zawsze jest tak, jak byśmy chcieli. Każdy walczył z całych sił, bo nie można nikomu tutaj ująć walki. Ja myślę, że ja przynajmniej osobiście jestem dumna ze wszystkich, że naprawdę wiem, jak to się odbywa, wiem, ile trwają przygotowania i te porażki ciężko jest znieść. Nawet nam teraz, czy każdemu innemu sportowcowi, któremu nie poszło. Ale jak popatrzymy na wyniki, to trzeba przyznać, że niewiele było takich startów jak Wasz w okolicach najlepszego tegorocznego wyniku. Na pewno było to czymś spowodowane. Nie chcę tutaj się wypowiadać za innych reprezentantów lekkiej atletyki, ale myślę, że coś się przyczyniło do tego, że te wyniki były troszeczkę gorsze. Może to chodzi o to, że ciężko jest trafić z formą 2 razy w ciągu jednego sezonu. Najpierw, żeby uzyskać minimum, a później na tej docelowej imprezie. Rzeczywiście, ten sezon był ciężki. Pierwszy raz były rozgrywane w jednym roku Mistrzostwa Europy i Igrzyska Olimpijskie. I rzeczywiście ta forma, no nie u wszystkich, bo nie wszyscy startowali na tych Mistrzostwach Europy, ale trzeba było tą formę szykować i na Mistrzostwa Europy, i na uzyskanie minimum, i później jeszcze raz na Igrzyska. Być może to jest też powód. Dziękuję bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze w przyszłym roku się spotkamy na bieżni. Zobaczymy. Dziękuję bardzo.